zmarły, to znaczy nie będzie też świetnie się bawne. Wygląda przymuszało zmarły, też nie przymuszało zająców, Maję, Jacek Pakoszu, Maję, też nie Pakoszu, tylko Beru, Czesława, Gwilę, Pawła Rzeczaków, Matka, Jana, Ładniczaków, Mariana, Stanisława, Knopie, Bija, Andrzeja, Petrychów, Kaśmierza, Wiktorię, Polecała Białą, Matkę, Inacego Kocików, Józefa Dorzyńskiego, Aniele Wiczaków, Kaśmierza, Wicowie, Ładniczaków, Urszulę Dorynek, Wiktora Polskowiaka. Ofiarujmy te miesiące, ruszając za rozmawianie tej chwili, na wezwania Syna Bożego. Ojcze nasz, któryś jest niebie święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, bo w niebie tak na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Bo Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, uprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej godności. Pierwszą godzinę wraz z Panem, we Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Yeah.
Witam w szale na nadchodzący tydzień. Poniedziałek 27 kwietnia o 18 za Czesławem Drawską od synowej z dziećmi. Wtorek 28 kwietnia o 18 za Stanisławem, Andrzejem Andrzaków i Zmarłym Rodzicem. Środa 29 kwietnia o 8 za Wojciecha z okazji 4. rocznicy śmierci i z okazji imienia. Czwartek 30 kwietnia o 18 za Jadwigę do rodzice śmierci, Józefa z mamy z rodziców Majaczaków i Lewickich. Piątek 1 maja o 18 za Czesławę Kurawską od syna Jana z żoną. Sobota 2 maja o 9 za Herakie Józefa Lubińskich, Elżbietę Błażejczak, Franciszka i Jana Matuszczaków, Jadwigę i Ignacego Lubińskich. O 11 w intencji ojczyzny. O 18 zachęcam za odpowiadę 10 rocznicy śmierci zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Rzymanskich z niedzieli świętego Bartłomieja. Niedziela Wielkanocna 3 maja o 8 w intencji Tarafia, o 9.30 za Mikołaja Skrzypczaka z okazji urodzin Maria i Franciszka Zabawa z prośbą o opiekę Bożą dla Franciszka z okazji 5 rocznicy chrztu i Jagody z okazji 1 rocznicy. O 11 za Marię Władysława Teresę Szczepaniaków, Leonarda Pietłowiaka, zmarłych z rodzin Szczepaniaków i Kiekowiaków.
Serdecznie witam przeciął niedzielę Wielkanocy, tych, którzy mogli przyjść do świątyni i tych, którzy się z nami łączą przy swoich monitorach w modlitwie. Ta msza święta jest ofiarowana w intencji wszystkich parafian. Czyli, tak jak powiedziałem, tych, którzy są i tych, którzy nie mogą być. Szczególnie dzisiaj polecamy też intencję deszczu na nasze pola. Myślimy o chorych i o tych wszystkich, którzy się nimi opiekują. Msza święta jest wydarzeniem, w którym dokonuje się największa tajemnica naszej wiary. Słowo staje się ciałem, aby realnie zamieszkać w naszych sercach. Jako chrześcijanie przypominamy wędrowców, którzy kierują się słuchem drażliwym na Boże wskazania i posilają się chlebem z nieba, aby nie ustać w drodze. Dzisiaj przypada niedziela rozpoczynająca tydzień biblijny w Kościele w Polsce. Idąc drogami naszej codzienności, bardziej niż zwykle otwórzmy się na obecność Pana Jezusa w Piśmie Świętym oraz w Eucharystii. Rozpoznajmy go w tych sennych darach już podczas dzisiejszej mszy świętej. Przeprośmy Pana Boga za to, że wybierając grzech, woleliśmy słuchać bardziej siebie niż Jego. Spowiadamy się do Wszechmogącego. I mam bracia i siostry, że bardzo słyszałam, myślą, mową, czynkiem i zaniechaniem. Moja wina, moja bardzo wielka, przeprowadzam najświętszą Panię zawsze dziewicę, wszystkich najmłodszych i świętych, i nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boże. I się miłuje nad nami, Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Zmiłuj się nad nami. Czytanie z dziejów apostolskich. W dniu 50.
mocnicy stał u Piotra razem z 11 i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie tych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakie Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więcej śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozratował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł, został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przypowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Łukasz napcha na niebie, to ścieżkę życia. Łukasz napcha na niebie, to ścieżkę życia. Zabrał mnie Boże, bo to nie osiągnął do Ciebie. Mówię do Pana, gdyż jest Panem mówi. Padło im dziedzictwo i przeznaczenie. To mój los na bezpieczeństwo. Aleluja, aleluja, aleluja.
zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozmawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleopas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale potem wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Na to jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano w grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on pokazywał, jak to miał być dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Szedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, obalał go i dał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami drogę i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych 11, a z nimi innych, którzy ich oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jako poznali przyłamanie chleba. Oto słowo Pańskie. Mówi Pismo Święte, gdy tak rozmawiali, rozmawiali z sobą,
Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na ujęci, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleopas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. I opowiedzieli mu historię Jezusa z Nazaretu, który był dla nich nadzieją, nadzieją na lepszy los, na lepszą przyszłość, na lepszy byt osobisty, narodowy. Może mówiąc dzisiejszym językiem, również liczyli na jakieś stołki. A tu trzy dni ich nadzieja została pogrzebana. I już dzisiaj spotykamy w Kościele również uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zanoszą litanie ramen i żal do Kościoła, do Pana Boga, mówiąc, a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, że Pan Bóg spełni to, co my chcemy. Jezus, zobaczywszy ich smutek autentyczny, ich rozgoryczenie i to, co przeżywają, mówi do nich słowa nie pociechy, tylko twarde słowa. We współczesnym tłumaczeniu brzmi to tak. O nierozumni, jak nieszczore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. W starych tłumaczeniach Pisma Świętego było napisane to wyraźnie. Głupi, a nie nierozumni. Bo rzeczywiście niewiara jest głupotą. Najpierw uświadamia swoim uczniom Chrystus ich głupotę. A później zachęca do rozważenia. Do rozważenia tego, co oni mówili w Starym Testamencie prorocy, co oni przecież znają, może nawet niektóre fragmenty na pamięć, ale nie zrozumieli. Tak samo i dzisiaj Chrystus zachęca wszystkich, nas również, do rozważania Pisma Świętego. Słyszeliśmy na początku we wstępie, że przeżywamy w Polsce tydzień biblijny, właśnie Pisma Świętego. Roman Branstetter, nawrócony z judaizmu, później piszący piękne wiersze, wspominał swoją przeszłość, swoje dzieciństwo i mówił, że u nich Pismo Święte w domu było jak chleb powszedni. Było czytane codziennie, po kawałku. A my nie możemy. Też możemy, a jest czytane. Po chleb ten, który jemy, sięgamy codziennie, bo odzywa się w nas głód fizyczny. A po ten chleb, który jest ważniejszy i daje jeszcze większe życie powietrzne, sięgamy. Papież Franciszek swego czasu zachęcał młodzież, żeby nosić taką maleńką kandelię, taką cieniutką, maleńką ze sobą, żeby sobie można było przeczytać dowolnie wybrany fragment w danym dniu. Przez siebie wybrany, kawałeczek, może dla zdania tylko. Czekając na autobus, siedząc na ławce, odpoczywając. A no właśnie. Dwaj uczniowie pod wrażeniem tego, co Chrystus do nich powiedział, nagle jakby odzyskują wiarę. Jeszcze nie wiedzą, ale już coś czują. Dlatego, kiedy zatrzymują się na noc,
zapraszają tego, który do nich mówił, żeby został z nimi. I Chrystus przyjmuje ich zaproszenie. A później, kiedy siada do stołu, zaczyna łamać chleb, jak to zwykle czynił, wtedy otwierają się im oczy. Poznają go. To on. Odzyskali wiarę. Są tak uradowani tym, co przed chwilą odkryli, że mimo iż jest noc, mimo iż mają załatwione noce, postanawiają wrócić do Jerozolimy i powiedzieć swoim bratom: słuchajcie, widzieliśmy Chrystusa, naszego mistrza. A tam zostają pozostałych, którzy mówią: tak, my już o tym wiemy, bo myśmy go też widzieli. Ukazał się Szymonowi. Na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy powołani, żeby tak jak ci uczniowie idący do Emaus dowiedzieć się o tym, że Chrystus nadwyznał i iść tą radosną wiadomością świata. Kościół każdej niedzieli przypomina nam trzy tajemnicze niewidzialne obecności. Obecność w Słowie, obecność w chlebie, który możemy przyjąć, Komunii Świętej, i obecność w bracie i siostrach, których spotykamy. Wzywa nas, żebyśmy się otworzyli na Jego Słowo. Żebyśmy zobaczyli cuda. Żebyśmy czynili cuda. Głosili tą radosną wieść światu. Żebyśmy zasiadali do stołu razem z Nim. Przyjmowali go w Komunii Świętej. A później mieli odwagę, tak jak apostołowie, pójść w świat. Tą radosną wiadomością: słuchajcie, Chrystus zmartwychwstał. Więc i my zmartwychwstaniemy. Cieszmy się. Mimo tego, co w tej chwili nas spotyka, cieszmy się. Przed chwilą śpiewaliśmy: ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. No właśnie nam ukazuje. Alleluja, to znaczy chwalę Pana. Z tym okrzykiem radości idźmy w świat. Bóg jest z nami. Pomimo wszystko i w każdej sytuacji. Słuszne wyznanie przyjaciół. Wierzę w jednego Boga. Moje zawsze pochodzenie. Stworzenia na niebo i ziemi. Wszystkich rzeczy udziałem i nieudziałem. I jednego Pana Jezusa Chrystusa. Syna Bożego jednorodzonego. Który swoje serce zgodzony. Przed wszystkim wybrany. Bóg Słowa. Światło Wszechświatowości. Bóg prawdziwy, Słowa prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, odkrył przyszedł został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w ławę, sądzić żywych umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, a Panu Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Na pierwszym szlaku życia proszę Pana Boga o dar obecności Jego Syna przy nas, abyśmy szli właściwą drogą ku świętości. Ojcze posyłający Jezusa do Kościoła, daj wspólnocie ochrzczonych nieustannie odczuwać Jego życiodajną obecność i czynić wszystko ze względu na Niego. Ciebie prosimy. Ojcze posyłający Jezusa do państw, ludów i narodów, daj światu cenny dar pokoju i wzajemnego poszanowania. Ciebie prosimy. Ojcze posyłający Jezusa jako wieczną mądrość, daj biblistom, teologom, badaczom Pisma Świętego zdolność odnajdowania w nim żywego Zbawiciela i umiejętność przekazywania prawdy o nim. Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, który troszczy się zawsze o Twoje dzieci, ześlij deszcz na nasze pola, by nie zabrakło nam żywności. Ciebie prosimy. Kochający nasz Ojcze, oddal od nas pandemię, która gnębi cały świat. Przyjmij do nieba tych, którzy odeszli z tego świata. Daj siłę tym, którzy niosą pomoc bliźnim. Daj zdrowie tym, którzy zachorowali. Ciebie prosimy. Ojcze posyłający Jezusa do każdego z nas, pomóż nam rozpoznawać od słowa Pisma Świętego i w sakramencie eucharystycznej obecności. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, zawierzamy Ci nasze prośby. Chcemy nieustannie przebywać w towarzystwie Twojego Syna, który rozchwala nasze serca miłością. Bądź uwielbiony w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, teraz i na wieki wieku. Thank you.
świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął krew i dzięki Tobie składając, łamał i rozdał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Thank you.
Pomnę się. Myślę, że ci, którzy są przed monitorami, się nie obrażą, za to, co za chwilę powiem,
Nawet nie wiecie, jak to jest, kiedy Kościół jest trochę bardziej zarówniony wami i jak się wtedy zupełnie inaczej odprawia. Dziękuję wam za tę obecność dzisiaj. Jednocześnie dziękuję też za tę dyscyplinę, którą utrzymujemy, bo dzięki temu będziemy zdrowsi wszyscy i może przetrwamy jakoś szczęśliwie tą pandemię. Także proszę się nadal stosować do tych zaleceń, które są wydawane przez władze, bo one są w naszym własnym interesie, w trosce o nasze zdrowie. Bardzo bym chciał, żeby był Kościół, ale musimy jeszcze wytrzymać. Na ten tydzień, który przed nami, na to wszystko, co dzwoni Boże na nas spotkać, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z nami i z nami. Amen. 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 Amen.